Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Ja właśnie teraz jadę załadować towar. Zostało mi jeszcze 28 km do załadunku. Ogólnie podlotu było niecałe 80 km, więc niedaleko. I sytuacja wygląda następująco. Zabierać będę towar do Danii, ale robię to w taki sposób, że jak tylko załaduję, to jeszcze wracam do domu i po prostu będę startował sobie jakoś w niedzielę o godzinie 4, może 5, żeby rozładować to w poniedziałek. Tam będzie około 900 km ładownych, więc dość sporo, ale stwierdziłem, że zrobię to w taki sposób, ponieważ koniecznie chcę sobie jeszcze w domu tutaj ze znajomymi obejrzeć sobotni mecz Polska-Hiszpania na Euro 2020. Więc jestem ciekaw tego meczu i stwierdziłem, że zrobię to w taki sposób. Do zabrania tutaj będzie jedna paleta, jedna skrzynia, dość długa, bo około 3 metrów, wysoka na 2 metry, szeroka na niecały metr, więc jestem ciekaw, co to będzie. No i zobaczymy, jeszcze 27 km podlotu, załadunek mam niby między 7 a 8 godziną, nawigacja pokazuje przyjazd na 6:56, więc mam nadzieję, że szybko uda się załadować ten towar, no i wrócę do domu, bo jak widzicie, piękna pogoda się dzisiaj robi, już jest 22 stopnie, jest 7:12, więc idealnie, idealna pogoda, żeby sobie jeszcze przed wyjazdem troszeczkę pochillować. Tak więc ja myślę, że się odzywam do was, jak już będę załadowany. No i dobra, ja właśnie wyjechałem przed chwileczką z firmy, załadowałem jedną taką dłuższą paletę, okazało się, że jednak nie było 3 metrów, tylko 2,5 metra długa. I miało być 500 kg, a jest 250, więc może jeszcze coś do tej Danii uda się doładować, jakąś małą paletkę, nie wiem, 100 kg, 200. No i będziemy jechać, zaraz sobie wyjadę tutaj z tego miejsca na Orlen, bo jest niedaleko tutaj. Wezmę sobie jakiegoś hot doga, stanę, chwileczkę poszukam jeszcze jakiejś roboty, właśnie żeby poszukać może tego doładuneczku jakiegoś. Bo przed chwilą tak wstępnie zerknąłem sobie na giełdę, to coś tam jest i napisałem do paru klientów i czekam na odpowiedź, więc może coś uda się jeszcze doładować, ale jeżeli się nie uda doładować, to i tak stawkę mam tutaj fajną, więc nie ma też potrzeby, żeby tutaj się Bóg wie jak spuszczać pod względem tego, aby szukać doładunku, więc to będzie tylko lepsza korzyść dla mnie, jeżeli uda się coś znaleźć. A jeżeli nie, no to też nie będę tutaj płakał, bo tak jak mówię, stawka na wyjazd z kraju bardzo dobra. Tak więc ja myślę, że się odezwę do was, jak będę miał tutaj cokolwiek potwierdzone, a jeżeli nie, no to będę się do was odzywał, moi drodzy. Już myślę dopiero w niedzielę rano, jak będę startował, bo teraz wracam właśnie sobie do domu. No i dobra, moi drodzy, ja sobie już jadę. Mamy dzisiaj niedzielę, godzinka 12:10, jakoś około godzinki. O kurcze, no i tutaj mamy te chopki, kurde, takie, kurde, na tej Olszynie zasranej. Bo lecimy teraz w kierunku Berlina. Ale powiem wam tak, 672 km jeszcze do rozładunku. Będę podjeżdżał chyba dzisiaj pod samą firmę, bo sprawdziłem sobie jeszcze rano na Google Mapie, jak tam sytuacja z miejscem pod firmą i okazało się, że jest tam dość spory placyk. Dlatego też postanowiłem sobie tam pojechać. Znaczy się postanowiłem, zobaczymy co wyjdzie w praktyce, bo tak naprawdę zaraz jak wyjdziemy do Niemca, może tutaj być jakiś niespodziewany strzał, jakieś korki, nie korki, więc zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało, ale plan jest taki, żeby podjechać dzisiaj pod samą firmę. Wystartowałem jakoś o godzinie 10, nawet bym powiedział chwileczkę przed 10, więc sobie tak od tej godzinki 10 jadę na spokojnie. 34 stopnie na zewnątrz, więc pogoda dopisuje, więc to jest najważniejsze. I ja myślę, że co, że odezwę się do was, jak już będę gdzieś tam po stronie niemieckiej. Za jakieś 2 godzinki planuję stanąć na jakiś obiad, więc myślę, że gdzieś tam po prostu będę się zaraz odzywał. No i dobra, moi drodzy, ja już jestem w Danii. Właśnie się zatrzymałem. Fajrant na dzisiaj, tutaj w tej firmie rozładuneczek. Firma otwarta od godziny 9, więc pośpię sobie spokojnie do tej 8:30. Podlot do rozładunku zerowy, więc jesteśmy na miejscu. Kurde, powiem wam szczerze, zimno jest. Siadam do samochodu. Ile tutaj na tym pokazuje termometrze? 14 stopni, kurczę. Zimno, zimno się zrobiło. Więc ja się zabieram teraz za odpoczywanie. Pierw oczywiście coś zjem. Zakończę sobie tachobuka. No i tak to wygląda. Słyszymy się jutro rano, jak rozładuję.
Witam was, moi drodzy, w kolejnym dniu. Ja już się ogarnęłem, gęba umyta, zęby umyte i byłem się dowiedzieć, czy aby na pewno ta firma jest otwarta od godziny 9. Pracownicy już są, ale prace zaczynają od 9, więc muszę jeszcze chwileczkę poczekać, ale to z jednej strony dobrze, bo mamy akurat którą godzinę? 8:22 i po prostu zrobię sobie śniadanie, bo muszę sobie wziąć tabletki przeciwalergiczne, bo mnie tak po prostu męczy alergia, że masakra. Mam non-stop zatkany nos, non-stop, kurde, woda z nosa leci. No i jeszcze, kurde, mam świąt oczu. Swędzą mnie tak oczy, że masakra. I po tych tabletkach, tak po 2 godzinkach mi wszystko przechodzi, więc pierw muszę zjeść śniadanie i sobie dopiero przyjąć te tableteczki. I tak, plan na dzisiaj jest taki, że podstawiam się na załadunek, no i będzie do zrobienia jakoś 2,5 tysiąca kilometrów, coś nawet koło 2600 do tej Hiszpanii, w okolice Madrytu. Nawet bym powiedział, że kawałek za Madryt, ale w miarę blisko Madrytu, więc zapowiada się ciekawie. Jaki plan na dzisiaj? No myślę, że około 900 kilometrów, jak nie lepiej, muszę zrobić dzisiaj. Jestem wyspany, jestem wypoczęty, bo w sumie szybciutko poszedłem spać. Skończyliśmy wczoraj robotę o godzinie, która to była, 20:30. Szybko zjadłem kolację i w sumie poszedłem do góry się położyć i zasnęłem jak dziecko. Więc tak to wygląda. Więc zobaczymy też oczywiście, jak to będzie wyglądało wszystko na drodze, bo planować to sobie można, a jak wiecie, czasami wychodzi to wszystko w inną stronę. Tak więc ja teraz zabieram się za śniadanie i po prostu słyszymy się, jak już będę, myślę, rozładowany i będę w drodze na załadunek, albo jak już po prostu będę na załadunku i będę startował na kolejną drogę. No i dobra, zameldowany, no i wjeżdżamy na firmę, do biura i powinniśmy ładować. No i dobra, załadowany towar, 2 paletki, waga 625 kg. Wyjadę teraz tutaj z firmy i myślę, że zatrzymam się tutaj właśnie przed tą firmą, bo jest taki dość spory plac. Zjem sobie coś i w sumie będę startował. Jeszcze nawet nawigacji nie ustawiłem i w sumie nawet jak wtedy miałem jeść śniadanie, no to finalnie nie zjadłem tego śniadania, bo się udało rozładować towar zdecydowanie szybciej. Więc teraz będę miał chwileczkę czasu, żeby sobie na spokojnie przysiąść i coś zrobić do jedzonka. Tak więc słyszymy się, jak już będę gdzieś tam kawalątek dalej. Bo dzisiaj, jakby nie patrzeć, troszkę roboty przede mną jest. No i dobra, wystartowałem, śniadanko zjedzone. No i tak, 2579 km dokładnie do rozładuneczku. Nawigacja pokazuje 31 ponad godzin jazdy. Zaczyna padać deszczyk, ale w sumie to bardzo dobrze, bo szyby już są tak zasarane tymi muchami, że po prostu, kurde, masakra. I teraz dużo osób może się zastanowić i pomyśleć, kurde, przecież masz płyn do spryskiwaczy. Ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o te owady na szybie, to ja wolę jednak poczekać do pierwszego deszczu, ze względu na to, że jak po prostu użyję płynu do spryskiwaczy, no to wszystko się rozmarze i jest jeszcze gorzej w momencie, gdy świeci słońce. Więc tak to wygląda. Zaraz wjeżdżamy na autostradę, no i lecimy gdzieś tam w Niemczech. Za Hamburgiem będzie jakiś obiad, akurat myślę, że do godziny 15 spokojnie tam dolecę. Więc słyszymy się kawalątek dalej. Mamy godzinkę 15:42, jeszcze 2262 km do rozładunku i powiem wam szczerze, że nie idzie to dzisiaj fajnie, ponieważ co chwilę jakieś tutaj korki, nie korki. Przed chwileczką był jeden, teraz mam drugi, więc nie za ciekawie to wygląda. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, trzeba się z tym pogodzić i myśleć, że będzie za chwileczkę lepiej. Tak więc ja jadę dalej. Mała przerwa na tankowanie. Jedziemy dalej, bo jeszcze jest co robić. 1930 km jeszcze do zrobienia. Plan mam taki, żeby jeszcze zrobić minimum z jakieś 400 km, więc zobaczymy, jak to będzie. Póki co mamy 19:30 dopiero, więc jeszcze jest młoda godzina, więc śmiało można pojechać. Zaraz dojeżdżam do Holandii, więc tak to wygląda. Słyszymy się, jak myślę, będę gdzieś tam w Belgii albo gdzieś tam przed granicą francuską, bo chyba najprawdopodobniej prześpię się na granicy, jeszcze po stronie belgijskiej.
i po prostu wstanę o 4 i pojadę dalej. Taki mam plan, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko okaże się w praktyce. Póki co droga idzie jakoś w miarę normalnie. No i dzień doberek, mamy kolejny dzionek i powiem wam tak, pogoda, jak widzicie, słabiutka, ale to ja się z tego powodu bardzo dzisiaj cieszę, ponieważ no nie brałem tabletki przeciwalergicznej i powiem wam szczerze, że się całkiem nieźle czuję, nie mam kataru, znaczy się mam delikatny katar, ale nie jest już on tak intensywny jak to było wczoraj albo przedwczoraj przy upale 30 parę stopni. 1493 km jeszcze do rozładunku mam, więc jest co robić. Nawigacja pokazuje przyjazd na 3:35. Dostawę mamy na godzinę 12, znaczy się do godziny 12. Tak też będę chciał rozładować, bo być może uda się jutro coś jeszcze załadować, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. 9:42, no i ja sobie jadę. Dojeżdżam sobie do Paryża, jeszcze mam do Paryża jakieś niecałe 70-80 km, więc teraz tylko najważniejsze, aby ten Paryż jak najszybciej przejechać, żeby tam nie było problemów, bo wiecie, jak to jest przejeżdżając przez ten Paryż. Jest to miasto tak zakorkowane, zatłoczone, że po prostu masakra. No i jak po prostu mam przejeżdżać przez to miasteczko, przez ten Paryż, to po prostu już mam takiego nerwa, bo praktycznie nieważne, o której godzinie byśmy tam wjechali, to zawsze można trafić na jakąś niespodziankę. Więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że szybciutko przejadę ten Paryż i będzie wszystko dobrze, tak więc odezwę się do was, jak już będę kawałek dalej. No i dobra, towar rozładowany, godzina 12. Zjeżdżam sobie tutaj teraz na pobliski parking, zaczynam robić sobie jakiś obiad, bo póki co na razie cisza, nie ma żadnego kolejnego zleconka, więc musimy poczekać. Zobaczymy, czy dzisiaj uda się wyjechać z Hiszpanii albo cokolwiek załadować. Ostatnimi czasy troszeczkę tutaj ciężko wyjechać, ale no mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak więc tutaj jest parking przed tą firmą, więc ja jak coś będę wiedział na temat jakiejś kolejnej roboty, no to się odzywam. No i dobra, godzina 17:06, właśnie dostałem zlecenie na maila. Podlot 75 km i jedziemy ładować jakieś konstrukcje budowlane. I jedziemy docelowo w okolice Saragossy, więc tak to wygląda, taki króciutki przerzucik, jakieś tam niecałe 430 km do dzisiaj do zrobienia z tym podlotem, więc na spokojnie, słyszymy się, jak będę na załadunku. No i dobra, towar załadowany, właśnie wyjeżdżam z firmy, 530 kg, 3 paletki takie dłuższe. No i jedziemy. Rozładunek na budowę, na budowie. Dostałem współrzędne, więc fajnie, przynajmniej nie będę musiał, mam nadzieję, szukać, bo to, że są współrzędne, to nie znaczy, że będzie fajnie i przyjemnie się tej budowy szukało, bo rozładunek w samym centrum miasta. Więc jak wyjadę, ustawię sobie dokładnie nawigację, to po prostu się odzywam, jak będę kawałek dalej.